Książę Harry i Meghan Markle, tragedia w muszą się pilnie ewakuować z domu. Harry i Meghan nie dają o sobie zapomnieć. Choć, jak twierdzili, zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Bo chcieli zaznać spokoju, sami od pewnego czasu wywołują aferę za aferą. Ostatnio głośno jest o ich poczynania w związku z serialem Netflixa, gdzie nie zostawili na brytyjskiej monarchii suchej nitki. Oliwy do ognia właśnie dolewa biografia Harry'ego, w której jeszcze mocniej zaatakował rodzinę. Sussexowie swoje miejsce na ziemi mieli znaleźć w Stanach, gdzie przeprowadzili się do luksusowej willi w Montecito w Kalifornii. To pierwszy dom, który Meghan i Harry kupili za własne pieniądze, wcześniejsze posiadłości, w których mieszkali, były wynajmowane lub finansowane przez królewski dwór. Za swoje nowe gniazdko Harry i Meghan zapłacili ponad 14 milionów dolarów. Sussexowie mogą korzystać z 9 sypialni i 16 łazienek. Do dyspozycji mają również bibliotekę, kino domowe, sauny, salon gier, piwnicę z winami oraz garaż na 5 samochodów. Znajdują się tu również kort tenisowy, domek herbaciany, sala teatralna i oczywiście piękny odkryty basen, z którego w słonecznej Kalifornii rodzina może korzystać bardzo często. Obok głównego budynku znajduje się również drugi, wolno stojący domek dla gości z dwiema sypialniami i łazienkami. Teraz okazuje się, że mogą to wszystko stracić. Kalifornię nawiedziła bowiem wielka powódź. Mieszkająca niedaleko Sussexów Ellen DeGeneres zamieściła w sieci wstrząsające nagranie. Montecito jest objęte obowiązkową ewakuacją. Jesteśmy na wzniesieniu, więc poprosili nas o schronienie na miejscu. Proszę, dbajcie o siebie wszyscy, wyznała gwiazda telewizji. Według doniesień Reutersa, mieszkająca w okolicy Oprah Winfrey nie może wrócić do swojego domu. A schronienie znalazła na Hawajach, gdzie aktualnie przebywa. Co z Harrym i Meghna? Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie też dostali polecenie, by opuścić dom. Jednak sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Prezydent Biden już ogłosił stan wyjątkowy. Do tej pory zginęło z powodu kataklizmu 12 osób.